Cześć, witajcie. Ja jestem Sebek. Witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. W poprzednich odcinkach zajęliśmy się zadaniami pobocznymi, między innymi czartem, który atakował wioskę. W dzisiejszym odcinku właściwie teraz stoję pod mieszkaniem Zeda, człowiekiem, od którego mieliśmy zdobyć karty dla Zoltana. No i właśnie, myślałem, że to będzie proste zadanie, że będę mógł sobie zrobić samemu dla siebie. Natomiast okazuje się, że po prostu coś tam się niemiłego dzieje. I musimy znaleźć sobie jakieś inne wejście do tego domu. To w ogóle jest jakiś przeciwnik, aczkolwiek nie będę tam wchodził. Nie chcę mi się go szukać. Już tutaj mam problem z szukaniem. Tak, hej. Nie wiem, po co jest ta drabina, ale no zobaczmy, może akurat będzie nam potrzebna. Tu jest więcej drabin. Idziemy na dachy, będziemy asasynić wiedźminem. Tylko że tak jakby asasyna to nie zabije. A wiedźmina niestety tak. Ło. To musi być Zed. Żyje, że został zabity. Chyba został zabity. Dobra, okej. Okay. Prawdopodobnie stoją za tym ci opryszkowie, którzy grozili Zoltanowi. Dobra, przeszukajmy sobie ten budynek jego. I zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Idźmy na dół, dlatego że raczej tam można się spodziewać jakiś. Okej. Okay. Znalazłeś? Nie. No, panowie. Duke się wścieknie, że nie wyciągnęliśmy z Zeda, gdzie trzyma księgę rachunkową. No przecież próbowałem! Za mocno go przycisnąłeś. Trudno. Ważne, że mamy kartę i Sengrima. Witam. Cześć, panowie. O kurwa! No Ringo, teraz się wykaż! Na niego! Nie mam na was czasu. Na jakieś walki, kurde, pięściami. Sam się zatrułem. No dawaj, trój się, głupi. Okej, teraz tak, od ciebie chcę kartę. Ciekawe, ile dokładnie ta karta jest warta. Zaraz pewnie dowiemy się od Zoltana. Czy czegoś tu szukać? Warto się rozejrzeć za tą księgą rachunkową. Zapytamy się Zoltana, nam powie, że to warta jest. Książka jest warta, kurde, jakieś dzikie miliony. I człowiek wpadł. W szafę. Dobra, co tu w ogóle? Chyba coś tutaj przesuwali. Albo Zed miał wyjątkowo niewyżytego kota, albo gdzieś tu będzie skrytka. No, Geralt, ten kot kurwa musiał być wielki, olbrzymi, gigantyczny i w ogóle monstrum strasznie wielkie. Albo Zed miał wyjątkowo niewyżytego kota, albo gdzieś tu będzie skrytka. Dobra, Geralcie, to już słyszałem, to akurat jest mój błąd. Pytanie tylko gdzie? Tam jest w ogóle. Tu pewnie są zapisane nazwiska osób, którym zezwyczaj. Stalowy miecz nowy. Jan Natalis karta. Ravik Fringalvigo. Cezar Bilzen. No dobra, okej, okay, mamy dwie osoby. Zoltan powinien obejrzeć tę książkę. Wejdźmy, dziękuję. Idziemy do Zoltana. Zoltan raczej nie będzie zadowolony z tej sytuacji. Co to w ogóle leży? Pewnie dalej kazanie tego zatryskanego. Powinni dobrze ludzie, żeby ognia rozpalonego zatrzymać. Aha, dobra, to już widziałem. Kim jest ten zatroskany? Skoro nie był to Natalis, to znaczy, że to musi być ktoś inny. Bardzo mi się to nie podoba. O. Cześć, proszę pani. Dobra, Zoltan. Gdzie ty do cholery jesteś? Jaskier jest tam. Zoltan pewnie na górze. Nie, Zoltan jest na dole. Tak mi przynajmniej pokazuje mapa. Dobra. Czy to jest Vernon? Czy to jest Vernon Roche? Nie, to pijak. Wyglądał jak Vernon.
Chyba, że Zoltan jest takim... Zoltan jest na zewnątrz. Zoltan. Zoltan? No? W sprawie tych kart. W sprawie tych kart. Masz je? Mam kartę z Isengrimem. Pokaż to. A mówią, że wszystkie elfy są piękne. Zed bardzo z ciebie zdarł. Zed zszedł. Natknąłem się. Zed is dead, baby girl. Nikt w mieście nie będzie po nim płakał. Co z resztą kart? Zed szedł, nawiązanie do Pulp Fiction chyba? Dopiero stała się niebezpieczna. Nie uważasz, że ten interes staje się zbyt niebezpieczny? Z powodu twoich kart giną ludzie. Zginął tylko Zed, a wierz mi, że miał swoje za uszami. Zresztą pewnie załatwiłeś od razu jego zabójców, więc w czym rzecz? Lepiej powiedz, co z resztą kart. Okej, nie ma ich, ale mam książkę. Nie znalazłem innych kart. Sukinsyn musiał je sprzedać. Mam księgę rachunkową Zeda. Pokaż. Z zapisków wynika, że karty kupili Cezar Bilzen i Ranik. A, mogło być gorzej. Trzeba im złożyć wizytę. Dobra, kto to jest za człowiek? Kim jest ten Cezar Bilzen? Księgowy Tasaka. Był z niego porządny gość, ale teraz tak zważniał, że nawet napić się z nim nie da, że o rybach nie wspomnę. Rybach? Poznaliśmy się w klubie wędkarskim Chluba Pontaru, ale teraz Cezar już tam nie bywa. Tak się przejął rolą, że prawie nie wychodzi z domu. Przynajmniej nie trzeba będzie za nim ganiać po mieście. A ten Ravik? To jest pewnie elf. Ravik? Co to za jeden? Zwykły szuler i naciągacz, aż dziw bierze, skąd miał pieniądze na kartę Natalisa. Odkąd nakładłem mu po ryju, stosunki między nami są raczej chłodne, więc będziesz musiał odwiedzić go sam. No dobra, okej, odzyskajmy te karty. Spróbuję zdobyć te karty, skoro to dla ciebie takie ważne. Dzięki. Do Cezara możemy iść razem. Fasada na złoto. Łatwo poznasz, bo kazał odmalować fasadę na złoto. A jeśli chcesz wcześniej zajrzeć do Ravika, to na twoim miejscu szukałbym go w Złotym Miesiotrze. Dobra, do zobaczenia. A z Ravikiem się nie cackaj. Hukniesz mu nad uchem, to się posra. No, powodzenia, Geralt. Obawiam się, że to wcale nie będzie takie proste. Że cały ten Ravik... cały ten Ravik może się troszeczkę postawić. Raviku, idę po ciebie. Nie wiem. Nie wiem, kim jesteś. Człowiek króla żebraków, ale to nie on sprzedaje ziółka. Dobra, okej. Okay. Od tego Ravika się daleko idzie. A tam czeka na mnie Hattori ciągle. W końcu pewnie to jakoś zrobię kiedyś. A może to nie tutaj. To jest przystań, ale tutaj chyba jeszcze nie jesteśmy w miejscu, w którym czeka na mnie Hattori. Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufarka. No bo my tu koledzy po fachu. No i się, mistrzu, weźmie, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my szlachtujemy. Tylko wieźminom płacą więcej, bo tej wioski całe się zrzucają i możni grosza nie szczędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, mistrzu! Panie kierowniku! Idźcie do domu, panowie. Wyglądacie mi na zmęczonych. Powinniście iść już do domu. No właściwie... nie tak pijemy. Tak, dobrze prawisz, mistrzu. Czas do domu. Dobra, okej, załatwiliśmy typów. Masz wulgarność wypisaną na twarzy. I możemy znaleźć sobie tego Ravika. Dobra, człowieku Raviku. Jesteś gdzieś na dole. Ej, siwy! Czemu ociwiałeś? Boże, obawiam się, najgorszy jest... Najgorsza opcja jest taka, że z Ravikiem trzeba będzie tą kartę wygrać. I wtedy nie będzie dobrze, bo nie umiem grać w Gwinta i nie lubię grać w Gwinta.
Dobra, okej, okay. Ty musi być Rawik. No proszę, to ten zawszawiony mutant. Dołącz do nas, proszę. Rawikowi będzie raźniej. Spójrz, jak się cieszy na twój widok. Cieszysz się, Rawik? Na pewno ucieszyłby się jeszcze bardziej, gdybyś przestał mu wbijać czubek noża w plecy. A, mówisz tak, bo nie znasz sytuacji. Otóż nasz wspólny przyjaciel Rawik miał właśnie grać o własne przegrał życie i... Macie już kartę, czego jeszcze chcecie? Gdybyś oddał ją od razu, a nie próbował nas oszukać, już by nas tu nie było. A tak masz już połamane wszystkie palce. I chyba skończy się na tym, że mutant będzie musiał zagrać za ciebie. Chcesz? Widzisz? Rawik się zgadza. No to, żeby dodać grze koloru, podbijemy stawkę. Życie Rawika i karta Natalisa. To ja. Rawik mnie nie interesuje. Zabiją go zaraz. Nie chcę. Dobra, okej. Okay. Zgoda. No proszę, a wyglądałeś mi na sztywniaka. I tak cię zapierdolę, mam nadzieję. Okej, okay, dobra. Drodzy panowie, przegram tą kartę. Przegram tą partię. Bardzo mocno dostanę w mordę w tej grze, dlatego że nie umiem w tą głupią grę grać. Co wymieniamy? Szpieg się przyda. Trebusz jeden można wymienić. A, dostałem w sumie trebusz za trebusz, whatever. I biedną pierdoloną piechotę, biorąc pod uwagę, że jest tylko jedna. Początek rundy. Leć, Stenisie. Okej, okay, dobra, to mnie cieszy, dlatego że mamy jakby dwie te. Dwie tutaj jednostki. Okej, okay, hop, hyc. Mamy sztamę. Podwojenie i lecimy. Okej, okay, wiedziałem, że to zrobi. Sprawia, że jest 4 do 4. To są, co to, to są strzelcy. Weźmy sobie to. Drugiego strzelca ma. I tak jak prowadzę, więc spoko. Trebusz. Dobra, on ma łuczników, ja nie mam, więc osłabmy mu talię. Młody emisariusz. 8 do 12. Załóżmy sobie. Dobra, okej, okay, tu jeszcze to i... Powinno być spoko, mam nadzieję, że zaraz spasuje, bo się zrobi nieprzyjemnie. Musiałby wyłożyć za 10 punktów, jest to całkiem możliwe. Ale to wykładanie jakiejkolwiek teraz karty byłoby jej marnowanie, więc po prostu spasuje. Zobaczymy, co nam to da. Czyste niebo. Jak to będzie wyglądało teraz? 31 do 24. On się wyłożył cały. Wygrałem tą rundę. Jednym punktem. On nie ma kart już w ogóle. Więc po prostu wyrzucę mu cokolwiek. I spasuję. Dziękuję panu, wygrałem kartę i on jest ocalony. Prawdopodobnie to zostało zrobione tak, żeby gra była prosta. Tak! Ty się tak nie ciesz i nie wyrywaj się, bo sobie krzywdę zrobi. Przecież wygrał. No i teraz zagramy w coś innego. Zagramy teraz w umieranie.
Syryja, mutancie! Teraz z lewa zachodź! Z lewa! No, dziękuję panu. Dzięki. Nie wiem, jak ci się odwdzięczę. Karta z Natalisem wystarczy. Ach, tak. Ale może... inną. Jeszcze się targujesz. Mogłyby cię zainteresować. Śpieszy mi się. Karta z Natalisem. Oczywiście, proszę. Kanciarz straszny. Straszny. Dobra, okej. Okay. Co ty tu miałeś ciekawego? Kanapka z pieczonym kurczakiem, a tamten twój gostek miał łódko. Dobra, okej. Okay. Mamy kolejną kartę, więc... Zarżnęli go jak świniaka. Oczy wydłubali. Oczy wydłubali. Ona podobnie mówi o kolejnej ofierze zatroskanego. Kto wie, co zaspieszy... Wszyscy teraz o tym mówią. Ej, siwy! Dobra, może... się udać do Cezara. Ćpun. I pijak. Czarcia purchawa. Warto byłoby przemedytować. Zróbmy to teraz, bo nie mamy w ogóle... Nie mamy w ogóle żadnych żadnych mikstur. Petard nic. A jednak... Fajnie było, gdyby były. No dobra, okej. Okay. Teraz złoty dom. Dobra, widać, że jest złoty. Dość mocno rzuca się w oczy. No, jesteś. Jak ci poszło z Radikiem? Mam kartę z Natalisem. No, to świetnie. Teraz tylko obrobimy Cezara i jesteśmy w domu. Zrobimy tak. Ja go zagadam, a ty wymkniesz się na górę przeszukać tę jego kolekcję. Na pewno trzyma tam kartę. Proszę, byłoby odkupić tą kartę. A nie możemy po prostu odkupić od niego tej karty? Gdybym miał trochę wolnej gotówki, to bym wyjechał do Powis. Zresztą Cezar nigdy nie sprzedałby Fringilli. Ale nie martw się, stratny nie będzie. Mam tu dla niego flaszkę machakowskiego okay. spirytusu. Łek ojczystej kultury dla ekspata wart jest więcej niż jakaś gówniana karta. Mówiłeś, zdaje się, że ten Cezar nie pije. Nie, mówiłem, że ciężko się z nim napić, bo rzadko wychodzi. Dlatego od razu się zapragnę. O Boże. Trzy kolejki i mógłbyś mu całą tę kolekcję wynieść, podśpiewując... Boże, zobacz tam, co ty planujesz. Co to za kolekcja? A, tego nikt nie wie. Będziesz pierwszym człowiekiem, który... Ale wyróżnienie. Moim zdaniem w grę wchodzi albo sodomia, albo metalurgia. Zresztą opowiesz mi o wszystkim. Chodź. Ech, no dobrze. Prowadź, Zoltanie. Ciwaj? Cezar Bilzen. A pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł Króla Pontaru? Szczupak jest królem Pontaru. No widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na suma. I to nie z pustymi rękami. A to kto? To jest Geralt. A czy o nie. Geralt wędkuje? Nie. W zasadzie nie. Głównie poluje. No i dobrze, jeden załgany wędkarz przy stole wystarczy. Przepraszam. Jeszcze by nas zadał jakieś kłopotliwe pytanie. No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach? Bo taki z ciebie kucharz jak z koziej życi klarny. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianka. I smakował jak tymianek z gównem. Cicho! Jak mówię, wziąłem zeszłą razą tego, no... Geralt, a ty co powiesz? Jak ci zabrać? Nigdy nie jadłem! Ale podobno jest spoko. Lubię sandacza. A boś wiesz, co pakujesz do tych eliksirów gówno, to dla ciebie delicje. Wiedźmin? Nic nie mówiłeś, że to Wiedźmin.
A słyszałeś, Bilzen, że podobno Vibo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Łże jak zwykle. Pontarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały groch rzucać. Tylko na żywca biorą. Albo na robale, ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego. Ech, mówię ci, że sam bym zeżarł. No nie wiem, Geralt, a wy tam w Kermoren na petard! O Boże, na petard! Najlepsza odpowiedź, kurde, na świecie. Na petard. Na żartach się nie znasz, ale po prawdzie mało to było śmieszne. Geralt, skocz no po następną flaszkę. Spoko. Racja. Dobra, teraz jest nasza okazja, żeby przeszukać domek tego typa. Łowienie kurwa na petardy. No to kiedy wybierzemy się razem na suma, co? Dobra, okej. Okay. Co my tu w ogóle będziemy mieli? Tutaj coś... Aha. Trójkątny otwór w ścianie. Ciekawe. Co nam pasuje do tego trójkąta w ścianie? Nic tutaj za bardzo nie widać. Trójkątny otwór w ścianie. Tutaj za bardzo nie widać, co mogłoby pasować do tego trójkątnego otwora, nie jednak, co się tutaj świeci. Ten nóż wygląda, jakby był przymocowany do blatu. Szuflada jest otwarta. Nie będziemy brać srebra. I tak już go wystarczająco okradamy. Pasuje. Ukryte drzwi za szafką z książkami. Okej. Okay. Klasyka. Teraz tak, kolekcja. Uła, okej, okay, dobra. Zastawa, z której cesarz Emhyr jadł podczas uroczystości. Zbiera takie kurioza. Naprawdę, no jest ta karta. Jest i Filmgila. Sznur, na którym powieszono. Dobra, jakieś takie dziwne rzeczy strasznie. Dekoracyjny miecz. Nie, dziękuję, myślałem, że to też nie chcę. I czaszka, czyja? Czaszka Joachima de Weta. Joachim de Wet to chyba była postać z pierwszej części. Pełna zbroja 6 brygady derlańskiej. Okej, coś tu jeszcze jest ciekawego? Tak, obraz, Emer. Portret cesarza Emhyra, tempera na drewnie. Dobra, coś jeszcze mamy ciekawego? Nie, chyba nie. Tylko te miecze dekoracyjne, nie chcę ich zabierać. Dobra, spadamy stąd. Dobra. Łowcy czarownic są wszędzie, wszędzie. Zoltan, czas się zbierać. No, no tak. Późno się zrobiło. Zaraz. A gdzie ta flaszka, co miałeś przynieść? Naprawdę już idziecie? Witaj, Wilzen. Mamy dla ciebie wiadomość od szefa. Wiadomość? Jaką wiadomość? Pan Tasak jest bardzo niezadowolony. Chwileczkę. Jeśli pojawiły się jakieś nieścisłości w rachunkach, ja mogę wszystko wyjaśnić. Za późno. Brać go, a wy dwaj wynocha stąd. Zostawcie go w spokoju. Tutaj będziemy... Jaki wielki szczupak! Zostawcie go w spokoju. Za rozwalenie Wiedźmina Tasak będzie musiał zapłacić osobno. No jazda, nie mamy całego dnia. Boże, Zon na nich sam kurwa położy. Dzięki. Będę musiał to wszystko wytłumaczyć Tasakowi. Najlepiej listownie. Racja, idę się pakować. Okej, teraz dowie się, że go orąbaliśmy. Nie będzie szczęśliwy. Ach, ty jednak masz miękkie serce, Geralt. Swoją drogą nieźle załatwiłeś tego ostatniego, aż po ścianach siknęło. Obejrzałem sobie kolekcję Cezara na górze. I co?
Nic dziwnego, że się z nią nie afiszował. Nilfgaardzkie zbroje, portret Emhyra. Czaszka Joachima Deweta, sztylet Vatiera de Rido, sztur, na którym powiesili Skelena. Jo, no proszę. A to brzydliwy. Tak wyszło. Ja mu rękę podałem. A nie zabrałeś przypadkiem tego sznura? Znam takich, co sporo by za niego zapłacili. Niektórych to kręci. Nie. Nie, to nie. Nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś rasistę, ale Zoltan to taki troszeczkę Żyd. Znaczy ma w sobie takiego trochę z Żyda, dlatego że wszystko ten, ze wszystkiego chce zrobić. Wszystko teraz chce przerobić na jakiś... Na po prostu we wszystkim widzi okazję do zarobienia kasy, może w ten sposób. Żeby to dobrze, dobrze ująć. Trzeba będzie szybko załatwić wymianę. Obawiasz się, że klient zmieni zdanie? Już prędzej ja bym się rozmyślił. Miałem tylu chętnych na te karty, że mogłem w nich przebierać jak w ulęgałkach. A ten klient, to co to za jeden? Znajomy znajomego. Niewiele o nim wiem, ale pewnie to ktoś po kroju Duke'a. Znasz mnie, Geralt. Ja tam do nikogo nie jestem uprzedzony. Byle płaci. Okej, nie ufam. Bardzo nie ufam. Prawdopodobnie trzeba będzie walczyć. No, nie mogę się doczekać, aż będę miał... Prawdopodobnie trzeba będzie walczyć. No, ale cóż. Taka to już... sytuacja. Z kim mamy do czynienia? No, wreszcie. Trup już zdążył wystygnąć. Co to ma być? Twój niedoszły kontrahent przekazał nam forsę i zszedł. Mniej więcej w tej kolejności. A teraz poproszę karty. No mam nadzieję, że nie było aż tak trudno je zdobyć. Spróbuj sam, to się przekonasz. Co, sam? Ja nie jestem taki głupi jak hrabia. Dzień dobry, panowie. Się zorientować. Do roboty. Krasnoluda wziąć żywcem. Mam z nim do pogadania. Się robi. Geralt, Menda ucieka z moimi pieniędzmi. Szlak z naszymi pieniędzmi. Goń sukinsyna, ja się zajmę resztą. Kurde. Nie dam zabić Zoltana. Dobra, teraz jebany. No to już. Ja bym cię tylko... No okej, dobra. Gdzie my w ogóle wchodzimy? Co to jest za miejsce? Tap, tap. Co? Nic nie rozumiem. Zatrzymaj się. Dobra, okej. To koniec. Dlaczego mogę z nim porozmawiać? Gdzie ty jesteś, idioto? Gdzie on zniknął? Pobiegł na dół, na górę, na dół, na górę. Kurwa! Jeszcze niżej. No do cholery. Te drzwi pewnie się nie otworzą. Oczywiście, że tak. No dobra, okej, no to go gonimy. Co to jest ten Duke? Tutaj otworzyłem sobie drzwi mieczem. Spadamy stąd. Okej, okay, ten, no on sam też sobie jako tako radzi. Zostaw mnie, pieprzone utopce. Przydałby ci się Wiedźmin. To bardzo zabawne. Jeśli oddam ci pieniądze, zostawisz mnie w spokoju? A, idź sobie. Tak, możesz odejść, jeśli dasz radę. A jakie... Żadne. Z takimi ranami. Niewielkie.
Badass. I co, dorwałeś go? Masz pieniądze? Tak. A co z Duke'iem? Wykończyłeś go? Nie, puściłem wolno. Powinienem jednak iść z sobą. Widziałeś przecież, jaki jest na mnie cięty. Teraz będzie jeszcze gorzej. Nie sądzę. Jeśli w ogóle z tego wyjdzie, raczej wypadnie z interesu. No, Geralt, co wolisz, pieniądze czy karty? Bez ciebie bym sobie nie poradził, więc ty wybieraj. Jeśli chcesz gotówkę, nie ma sprawy. W godzinę znajdę innego klienta na karty. Kurde. I tak w sumie nie zbiorę całej talii, więc już pieprzyć to. Daj kasę. Wolę pieniądze. Niech będzie. I tak zdążę spłacić bedlama na czas. Ale się zdziwi. Powodzenia. Dzięki, Geralt. I pamiętaj, Sum jest królem. Dobra, okej, okay, pięknie. Mamy kasę. Super. No i dobra, będziemy kończyć. Fajne zadanie. Długie. Dużo dłuższe niż się spodziewałem. No i dobra. To by było na tyle dzisiaj. Zapraszam was na moją stronę na Facebooku. Link znajdziecie w opisie do filmu. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji, komentarzy, łapek w górę. No i cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa.